Zacznijmy od narysowania dwóch przecinających się odcinków. Może narysuję to o, e, troszeczkę mniejsze, ponieważ będziemy potrzebowali troszeczkę miejsca e, w tej lekcji. Niech ten odcinek ma końce AC. Tutaj będziemy mieli DE i oznaczymy sobie punkt przecięcia jako B. I w tym wideo będę chciał pokazać, że jeśli jeśli narysujemy dwa odcinki w taki sposób, że będą się przecinały lub dwie proste to bez znaczenia, bo oczywiście odcinki możemy przedłużyć w taki sposób, że będziemy mieli proste, będę chciał pokazać, że kąty, które znajdują się naprzeciwko siebie mają identyczne miary. Czyli na przykład tutaj wybiorę losowo jeden kąt i pokażę, że kąt, który znajduje się naprzeciwko, czyli w tym przypadku ten kąt ma taką samą miarę, czyli pokażą, że te dwa kąty mają identyczne miary, czyli może zapiszą to tutaj o. Udowodnić, udowodnić. To jest nasz cel tej lekcji, pokazanie, że e, kąt CBE, czyli ten kąt, który znajdował się tutaj, ten, który e, tutaj wybrałem, jest identycznym kątem, jak kąt. O, zaznaczymy to w ten sposób. D, B, A. Kąt D, B, A to jest ten kąt tutaj. D, B, A. I popatrzmy. E, zastanówmy się, co wiemy. Co wiemy? No wiemy z małej litery. O, co wiemy? Co możemy powiedzieć o kątach, które znajdują się tutaj na e, tej ilustracji? Wiemy, że kąt C, B. E oraz kąt DBC to są kąty y, przyległe, tak? To są kąty przyległe, ponieważ mają wspólny wierzchołek i wspólne ramię, a pozostałe ramiona dopełniają się tutaj do prostej. Czyli zapiszemy sobie to. Kąt CBE i kąt y, DBC, tak, DBC to są kąty przyległe. Przyległe. Co wiemy o kątach przyległych? Wiemy, że kąty przyległe sumują się do 180 stopni, czyli miara tego kąta oraz miara tego kąta to suma miar tych dwóch kątów, da nam 180 stopni, czyli z tego wynika, że to są kąty przyległe. O, z tego wynika, że miara kąta CBE dodać miara kąta DBC równa się 180 stopni. Co jeszcze wiemy? Co jeszcze możemy powiedzieć? Wiemy również, że kąt DBA, czyli miara tego kąta, oraz kąt DBC, no kąty nie miara. Kąt DBA oraz DBC to są kąty, które mają wspólny wierzchołek oraz wspólne ramię, a te pozostałe ramiona dopełniają się do prostej, czyli mamy taki sam wniosek jak tutaj, czyli wiemy, że te kąty są przyległe, czyli kąt DBA i kąt DBA i DBC. DBC to są kąty. Przyległe. Przyległe. Czyli tak jak tutaj, jeśli mamy kąty przyległe, to miara tego kąta plus miara tego kąta dbc równa się 180 stopni. I teraz popatrzmy. Ehm. Co możemy wywnioskować z tego, co mamy tutaj zapisane? O może to zaznaczę w ten sposób. Jeśli yy, przerzucimy sobie miarę kąta DBC na drugą stronę, to będziemy mieli, że miara kąta CBE jest równa 180 stopni minus miara kąta DBC. Co jeszcze wiemy teraz z tego tutaj drugiego warunku? Jeśli przerzucimy sobie miarę kąta DBC tutaj na drugą stronę ze zmienionym znakiem, to otrzymamy coś takiego, że miara kąta DBA to jest 180 stopni minus miara kąta DBA. C. Popatrzmy, e, miara kąta DBA jest równa 180 stopni minus miara kąta DBC, ale 180 stopni minus miara kąta DBC to jest również e, miara kąta CBE, czyli mamy to samo. E, widzimy, że miara kąta CBE to jest 180 stopni minus miara kąta DBC, e, czyli popatrzmy, e, CBE to musimy od 180 odjąć miarę kąta dBC, a kąt DBA, czyli kąt DBA to jest 180 stopni minus DBC, czyli tutaj oraz tutaj mamy dokładnie to samo, może również o podkreślę w taki falisty sposób, czyli z tego możemy wywnioskować, że miara kąta CBE jest równa mierze kąta D. B, A, Ponieważ to jest to samo co to, czyli to musi być to samo co to. I widzimy, pokazałem, że w przypadku, gdy będziemy mieli Dwa przecinające się odcinki, no i tak jak mówiłem, jeśli będziemy mieli dwie przecinające się proste i wybierzemy losowo tutaj jakiś kąt, to kąt, który będzie znajdował się naprzeciwko, to będzie kąt, który ma identyczną miarę. Te dwa kąty mają identyczne miary. Te dwa kąty nazywają się kątami wierzchołkowymi. No to analogicznie ten kąt znajduje się tutaj i ten kąt, który jest naprzeciwko, czyli ten ma taką samą miarę. Często można się spotkać, chciałem to ładniej tutaj zapisać. Często można się spotkać o z czymś takim, że będą tutaj takie dwie kreski obok siebie, czyli to mówi nam, że te dwa kąty są takie same, mają takie same miary. Ja jestem zwolennikiem kolorów, no ale nie wszystkie książki e, mają możliwość po prostu e, drukowania tego w taki sposób. I istnieje jeszcze jedna możliwość zapisu żeby pokazać, zaakcentować, że te kąty mają takie same miary, o, to w taki sposób, że postawimy tutaj kreski i zakończyliśmy dowód tego, że jeśli przetniemy dwa odcinki lub dwie proste, to kąty, które znajdują się naprzeciwko siebie, to są kąty, które mają identyczne miary i te kąty nazywają się kątami wierzchołkowymi